Magdalena Dubert, MMA Rocks, jesteśmy po gali KSW 38, a ze mną bohater jednej z walk tej karty, Kamil Szymuszowski. Cześć Kamil. No witam Cię. No ja myślę, że po tej walce to już naprawdę bardzo długo nikt Ci nie powie, że zdajesz w nudne walki, bo walka była naprawdę emocjonująca. Jak się po niej czujesz? Właśnie bardzo dobrze, cieszę się, że była emocjonująca, bo z boku to trochę nie widać tak jak to jest, ale jeżeli mówisz, że była emocjonująca, głównie o to mi chodziło, nawet miałem zamiar postawić przegraną, ale żeby dać emocjonującą walkę, nie? Powiedz mi, jeżeli chodzi o punktację, bo wygrałeś, ale czy czułeś, że wszystkie rundy wygrywasz, czy jednak gdzieś tam w pewnym momencie musiałeś się spiąć troszeczkę bardziej? Znaczy, no może pierwszą przegrałem, ciężko mi to wyczuć, ale no, na pewno drugą wygrałem bezsprzecznie, bo go zdominowałem w parterze, no i w trzeciej, no to tak samo, nawkładałem mu tyle lewych prostych, już wyczułem dystans, że szkoda, że tylko prawej nie dokładałem, więc myślę, że dwie rundy bezsprzecznie dla mnie. Tak, zdecydowanie w tej drugiej rundzie po prostu pięściami pracowałeś, znaczy łokciami pracowałeś niesamowicie, bo siedziałam dosłownie kilka metrów dalej i to wszystko widziałam, wyglądało to strasznie, jak on to przerzucił. Nie? Czy taki był gameplan? No bo teraz już mogę Cię o niego na pewno zapytać. Czy był taki gameplan, żeby zaznaczać rundę ogólnie, jak nie będzie szło w stójce? No i trenerzy powiedzieli, żebym spróbował w drugiej rundzie go sprowadzić, no i udało się, no i tymi łokciami myślę, że go tam soczyście naruszyłem, nie porozcinałem, ale kilka razy naprawdę dostał ode mnie srogiego łokcia i sam mówił, że było sam mówił podczas walki, że dobrze, mocno i sobie pogadaliśmy jeszcze w parterze. Zdecydowanie Twój narożnik był jeden z najbardziej rozemocjonowanych, jeżeli chodzi o tę galę. Czy Ty to wszystko słyszałeś? Tak, no mam bardzo dobry kontakt z narożnikiem, wszystko słyszałem, to czas jak pytałem i tak dalej, no naprawdę Łukasz Zaborowski, Emil Grzelak, Dawid Popowski to są bardzo barwni trenerzy. Teraz już możesz powiedzieć oficjalnie, bo jesteś już po walce, powiedz jak Ci się walczyło przed tak małą publicznością na takiej eksperymentalnej gali, jakie to było przeżycie? Jeżeli jest się w klatce, to nie czuć tego, ile jest z publiczności. Bardziej tutaj ten backstage, ten namiot, wyjście na dworzu, to bardziej było coś nowego, do czego KSW mnie nie przyzwyczaiło. Powiedz mi, jak to wygląda teraz? No walkę masz wygraną, twój bilans, jeżeli chodzi o zwycięstwa, no jest przedłużony. Co teraz? Dłuższy odpoczynek, czy gdzieś tam znowu zabierasz się do pracy i zamierzasz wrócić jak najszybciej, to jest możliwe? Jeżeli dostanę sygnał od KSW, że mam być gotowy na narodowy, jeżeli by ktoś wypadł, że mam podtrzymywać formę, myślę, że chętnie podejmę to wyzwanie, bo mogę walczyć w kilku kategoriach wagowych, bo moje warunki pozwalają, żeby walczyć w kilku, jakby ktoś wypadł, bardzo chętnie wskoczę. A co dalej, no to ciężko mi powiedzieć, no bo dostałem teoretycznie catchweight w 7-3, nie w 7-0, więc nie wiem, no na pewno następna walka w 7-0 bym chciał, no ale no zobaczymy z kim, słyszałem, że Szuli jest gotowy, więc... No właśnie o to chciałam Cię zapytać, czy masz jakiegoś konkretnego rywala? Ja wiem, że Ty starasz się naprawdę o tego Szulakowskiego, no teraz udało mu się też przedłużyć tą pasce zwycięstw, czy myślisz, że Ty będziesz jego następnym przystankiem? Pytali go w poprzednich wywiadach, bo mi mówili, czy chętny jest na Szymuszowskiego, on się zgodził, więc jeżeli nie walka o pas, którą ja oczywiście bym chciał, no to myślę, że no, on by był kolejny przystanek, on ma 3-0 w KSW, ja mam 4, więc myślę, że mogłoby być emocjonująco. I mam nadzieję, że tak będzie. Ja Ci dziękuję, że chcesz komuś podziękować, kogoś pozdrowić, proszę Cię bardzo. Oczywiście, chciałbym podziękować wszystkim moim sponsorom, moim nowym menadżerom ze wspieramy.com.pl, dietetykowi Dawidowi Szajrychowi, no bez którego by ta waga ogólnie się nie udała zrobić, i trenerowi od przygotowania fizycznego, z którym zacząłem teraz współpracę, jak było widać, naprawdę kondycyjnie było bardzo dobrze, no i całemu narożnikowi Dawidowi Popowskiemu, Emilowi Grzelakowi, Zaborowskiemu, Łukaszowi, który wprowadził nową jakość w moim stylu walki. Następnym razem nie pytaj tak brutalnie o czas, bo znowu dostaniesz opieprz. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję.